Ma rozładować korki i znacząco poprawić komunikację. To właśnie tu, między osiedlem okrzei a miejskim targowiskiem, kiedyś były nieużytki. Teraz miejsce to będzie przyjazne mieszkańcom. W ramach inwestycji powstała jezdnia, most na rzece Rakówce oraz chodniki. Jeden z naszych telewizów na naszą skrzynkę mailową przesłał zdjęcia związane z wyżej wymienioną inwestycją. Zaniepokoił go jednak sposób wykonania barier. Mianowicie tuż przy nich, na fragmencie przy moście z czterech stron usytuowano schody. Mieszkaniec pyta, jak z tych schodów korzystać, gdy są one zagrodzone. Czy na pewno wszystko jest tu zgodnie z planem? Z tym pytaniem udaliśmy się do magistratu. Przedstawiciele urzędu podkreślają, że bariery przy przejściach technicznych, Prowadzących do rzeki, o które pyta nasz mieszkaniec, ustawione zostały zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Zejścia pozostaną niedostępne dla osób postronnych. Są to przejścia techniczne wyłączone z powszechnego użytku. Magistrat stanowczo zaznacza także, że inwestycja nadal jest w toku, nie została zakończona i oddana do użytku. Oznacza to, że wejście na teren budowy powinno odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności kierownika budowy. Wykonawca czas na oddanie inwestycji ma do końca września. Obecnie trwają ostatnie prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów. Po ich zakończeniu oraz po uzyskaniu wszystkich koniecznych zezwoleń łącznik zostanie dopuszczony do użytkowania. Koszt budowy tej ponad 1,5 kilometrowej drogi to nieco ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych. Na realizację zadania miasto pozyskało blisko 4 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.